Dzień dobry, w kolejnym dniu i w kolejnych zmaganiach. Tak jak było w poprzednim, wszystko gotowe. Także dzisiaj, tak sobie myślę, małe sprzątanie tych rzeczy, które tam leżą, pozabierać to. No i spróbuję zlikwidować chociaż niektóre te belki, bo jestem dzisiaj tylko sam niestety i nie da się nic z tym zrobić. Więc trzeba sobie jakoś z tym faktem poradzić. I teraz patrzę, jak to wszystko wygląda. Patrzę, widzę. No i co? Nie ma co się zastanawiać. Trzeba po prostu działać. A takie pytanie. Widziałeś podsumowanie z sezonu z 2021 roku? Jak nie, to tutaj na górze jest. Kliknij szybko, jest co oglądać. Tak sobie pomyślałem, że zabiorę ten traktor stąd. Przyczepa niech zostanie. Będę miał nawet gdzie kamerkę sobie położyć. Ale traktor jest więcej warty niż ta przyczepa. Więc może dla bezpieczeństwa chociażby jego pięknych szyb. Jest, działa. Co prawda w komentarzu to napisałem i przypiąłem wam ten komentarz w poprzednim filmie, ponieważ strzeliłem tam taką niezłą gafę. Powiedziałem, że tutaj ta kontrolka co się świeci, to się świeci z tego powodu, że jest mały stan płynu chłodniczego. Otóż nie, chodziło oczywiście o płyn hamulcowy. I taki też miałem na myśli, kompletnie nie wiem dlaczego powiedziałem chłodniczy. Ale to jest nieważne. Może dlatego, że początkowo myślałem, że chodzi o chłodniczy. Nawet sprawdzałem wszystkie płyny, wszystkie stany oleju, wszystko, nie? No i później okazało się, że to chodzi o płyn hamulcowy. Kiedy dzień krótki i nie chce się człowiekowi iść na obiad, to ja na przykład zrobię sobie takie mały przedobiado coś tam. Przedobiado deser. I widzicie, nie piję piwa, tylko piję mleko, bo wspieram krowiarzy, wspieram polskich rolników. No, także koniec tych bzdur. Ale tak, no skoro się mówi, że kobiety są z Wenus, no to mężczyźni są chyba z Marsa. Co ty na mnie szczekasz? Oszalałeś? Dobra, wyjechałem. I teraz tak sobie myślę, jak to zrobić, żeby zwalić tego, bo jest bardzo długi, na pewno też jest bardzo ciężki. I tak sobie pomyślałem, że najpierw zrzucę tutaj to, później utnę tam, i na końcu zrzucę go tutaj na środku. Bo tam go będzie trzymało i jeszcze tutaj go będzie podpierało. A tutaj uderzy się w jedną stronę i on spadnie. Myślę, że to jest jakiś tam w miarę dobry pomysł. A czy to jest dobry pomysł, to tego tak naprawdę sam nie wiem. Bo to jest zawsze loteria. Bo też chodzi o to, że muszę to zrobić w ten sposób, aby nie uszkodzić lamp, nie? Bo ten też tutaj jest tak trochę zakotwiczony. Zaraz coś pomyślimy. Tam mam do wycięcia jedną rzecz, ale wydaje mi się, że jej tak blisko tam nie wytnę tego miejsca, w którym bym chciał, że go tak tutaj blisko nie wytnę,
Więc nie wiem, czy po prostu nie utnę na razie tego belka tak poza tą kotwą, niech to będzie tutaj sobie zakotwiczone. W niczym tak naprawdę przecież to nie będzie mi tutaj przeszkadzało, nie? A równie dobrze mogę tutaj sobie zrobić do tego później jakiś tam wieszak czy coś. Więc chyba z tego zrezygnuję. Ale może zacznijmy najpierw od tego. Od najłatwiejszej strony. Tak jak mówiłem dzisiaj, jestem niestety sam. Ale mam swojego towarzysza. Mojego kolegę, który już niejednokrotnie nam pomagał. Więc myślę, że tak samo będzie i teraz. Niestety, ale to jest tak zakotwiczone, że zaczął już pękać. Zobaczcie. O. Tutaj się nie chce nawet ruszyć. Dobra, więc piła i zostaje cięcie. Tak z góry, jak i z dołu. Trochę źle, bo pozwoliłem mu tutaj osiąść. Czyli nie spodziewałem, że tak będzie chciał twardo siedzieć. Następny! Jest! O kurczę! Ciężki dział!
Ale piękny kawał drewna. Bardzo fajny. O, teraz już mniej fajny. No tak, one wszystkie są z góry pojedzone, więc je będzie trzeba dobrze, naprawdę dobrze wyszlifować, żeby zobaczyć tam, gdzie były zjedzone. A się zmachałem. Ale powiem wam, rdzeń w tych belkach jest niesamowicie mocny, bo jak wierciłem, żeby się przewiercić, to normalnie ten świder, wiertarka moja nie dawała rady, nie? Jak tylko dojeżdżała tam, łapała deskę, potem jeszcze kawałeczek i nagle mega spadała na obrota. Także naprawdę było co robić, było. Dobra, teraz ten tutaj. No i zablokowało. Ciągnęło mi piłę. Ale zaraz sobie poradzę, muszę wziąć tylko jakiś młotek. Sobie tam stuknę, to mi odejdzie. Tylko muszę wziąć jakiś taki mały. Musiałem po raz kolejny zatrudnić wagę ciężką, aby to się udało. To teraz tylko tu. To wcale nie będzie takie łatwe. Bo ani go od góry, ani go od dołu. A szkoda go ciąć na pół, nie? Jest taki fajny, wielki. Że naprawdę szkoda, ale dobra. Pierwsze co, to muszę trochę przesunąć rusztowanie. Wdrapię się tutaj i będę go kroił z tej strony. O, ale coś zmachałem. Jak człowiek nie ma kondycji, to jest kiepsko. Tam w rogu jest już ucięty, ale trzyma się dosyć sztywno.
No i zaraz trzyma się tak naprawdę tylko tu. No i chyba, że tam jeszcze jest zakotwiczony. I teraz ja powinienem uderzać go tu, żeby go tu zrzucić. Tutaj w dół. Ja bym chciał, żeby on poszedł tam. Zrobiłem coś takiego. I teraz spróbuję to uderzyć. I uciekać. Idzie. Wygrałem z nimi. Jeszcze te zrzucę. Czemu one tutaj mają być? Jak to przecież nie ich miejsce. Tylko czekajcie, tutaj muszę posprzątać jedną rzecz. Ale jestem zmachony. Nie wiadomo, co robią. Są jakieś dwie kofelki stare. Takie przenoszenie z miejsca na miejsce. O! Tablice rejestracyjne. O! I to jest, panowie, cała prawda. Trzeba schować na pamiątkę. Żeby wiedzieć, kiedy piękne czasy się skończyły. Ale piękna przestrzeń. Przepiękna. To nie spadnie? Co? Ten pionek? No. A niech spadł. No, no. Gratuluję, kochanie. Dziękuję. Powiem wam. Ogień. Ale wszystkie już leżą. Wszystkie jak jeden mąż zostały dzisiaj położone. No tato jest naprawdę trudny klient. Muszę naprawdę dobrze przemyśleć, co z nią zrobić. Czy naprawdę ją zostawić jako całość? Czy po prostu obmierzyć, żeby to miała ze 3 metry chociaż? I ją zostawić. Bo słuchajcie, bo mam taki plan cichy. Mam w planie zrobić sobie taras przed domem. Taki taras, no. Taki ganek, no, wejściowy. Taka weranda, no nie wiem, różnie na to ludzie mówią. No i tak teraz, tak jak patrzyłem na to, jakbym zrobił ten taras o długości takiej jak tamten belek, to by był taki jeden podporowy. Trzy. Dałoby się na końcu po jednym i w środku jeden. I myślę, że to by było taki fajny akcent. Bo takie drewno stare ma swój urok. Jedynie do pieca to się nadają. Do pieca to się na pewno nadają te, które leżały tutaj, o, na tym murku. One są dosyć mocno zgnite. Zarówno jeden, jak i drugi, także raczej nic z nich nie będzie. Ale ta reszta, powiem wam, jest całkiem. A przecież jeszcze z tej strony to, co mam, to mam już tam schowane. Więc jeszcze musimy schować te. Będzie dobrze. A takie drewno to
Te drewno to by wytrzymało jeszcze lata lat. Wystarczyłoby je zakonserwować teraz trochę. I naprawdę na wiele lat spokój. Tylko trzeba to dziś schować w rozsądnym miejscu. Żeby nikomu nie przeszkadzało. No i żeby sobie leżało. Dobra, słuchajcie. Kończę tego vloga na dzisiaj. Co prawda w poprzednim filmie prawdopodobnie, z tego co pamiętam, zapowiadałem, że będzie w następnym już burzenie. No ale jak mogliście widzieć, burzenie tej konstrukcji, która tutaj była, też chwilę zajęła. A już jest, o, ciemna noc. Więc tylko to posprzątam jeszcze, żebym mógł zamknąć bramę. Bo już mi się nie chce sprzątać na tyle, żeby tutaj traktorem wjeżdżać. No i jutro w planie bym miał to posprzątać. Posprzątać, a później się zobaczy. Powiem wam, że konstrukcja nawet nie drgnęła, w sensie te kraty. Żadnego dźwięku, nic, totalnie nic. Także myślę, że będzie wszystko w porządku. Kluczowym momentem będzie mokry śnieg. To będzie tak naprawdę najważniejszy sprawdzian. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym.